Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj odcinek, o który prosiliście mnie przez przypomnienie tej postaci w serialu o Agnieszce Osieckiej, więc postanowiłam dla Was oczywiście zrobić ten odcinek, spełnić Wasze prośby, ponieważ o Wojciechu Frykowskim mówi się często, ale nie do końca wiadomo, kim tak naprawdę był. Dla wielu jest to postać mroczna, przez to jak zginął w domu Romana Polańskiego wraz z jego żoną i własną narzeczoną, zamordowany przez bandę Mansona. Również wcześniej był mężem Agnieszki Osieckiej i bardzo ciekawą postacią, która na swoje życie miała wiele pomysłów. Skąd się wziął, jak rozwijała się jego kariera i jaki miał plan na siebie, gdyby nie tragiczna noc, która na zawsze go pokrzyżowała? Myślę, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy. Tym bardziej, że w związku z serialem o Osieckiej i tej postaci wywiązało się trochę kontrowersji, o których na koniec również Wam powiem, więc myślę, że warto. Często też prosicie mnie o takie odcinki, w których odkrywam Wam trochę znanych postaci, o których jednak nie wiemy tak dużo, jak powinniśmy, więc myślę, że dzisiejszy odcinek będzie właśnie w tym stylu i że warto wysłuchać tej historii. Będzie na pewno interesująco, postaram się, mam nadzieję, że mi się uda, także trzymajcie kciuki i lecimy! Wojciech Frykowski urodził się 22 grudnia 1936 roku w Łodzi. No i jak w Łodzi, to wiadomo, że kto z Łodzi jest bogaty, no to musi być to związane z szyciem, z tekstyliami. I faktycznie tak było, ponieważ Wojciech Frykowski był synem przedsiębiorcy, właściciela fabryki tekstyliów, prawdziwego potentata, o którego majątku krążyły legendy. Miał dwóch braci, Jerzego Kajetana, również producenta filmowego, który pracował przy filmach takich jak Uprowadzenie Agaty, Quo Vadis czy Ogniem i Mieczem, a także Macieja. Jan Frykowski, ojciec chłopców, dorobił się majątku jeszcze przed wojną, a po jej zakończeniu powrócił do produkcji. Jednak oczywiście wojna również ich dotknęła. Rodzina Frykowskich przez wojenną zawieruchę musiała się tułać po różnych miejscach w kraju. Jednak po wojnie powrócili do Łodzi i to właśnie z Łodzią ta rodzina była bardzo mocno związana. Poza przędzalnią i hurtownią tkanin w Łodzi miał jeszcze przedsiębiorstwo transportowe w Gdańsku oraz firmę produkującą artykuły chemiczne w Lesznie. No i jak wiadomo, w tamtych czasach, kiedy rodzina była aż tak zamożna i prowadziła tak dużo biznesów, nie wszystkim się to podobało. Jak wspominał Dziennik Łódzki, dobra Jana Frykowskiego pasa nie trwała długo. W 1950 roku ojciec rodziny został aresztowany. Po wyjściu z więzienia jednak nie poddał się i po raz kolejny postanowił wystartować z biznesem, który polegał na produkowaniu apaszek, chust i krawatów. Do więzienia jednak trafił na początku lat 60. po raz kolejny. Podejrzewał, że powodem jego zatrzymania były donosy, które ktoś na niego złożył w ramach zemsty. Wojciech Frykowski miał natomiast przejąć schedę po ojcu. Skończył nawet specjalistyczne technikum włókiennicze w Łodzi, a następnie studiował na Wydziale Włókienniczym na Politechnice Łódzkiej. Jednak jeżeli ktoś ma smykałkę do artyzmu, a tutaj jak widać zarówno Wojciech, jak i jego brat chcieli pójść w stronę filmu, to myślę, że jednak nie udałoby się go usadzić w tej fabryce. Wydawało mu się to potwornie nudne, po prostu nie chciał tego robić. Wolał harcować w słynnej łódzkiej honoratce. I naprawdę dał się poznać jako mega barwna postać, jako tak naprawdę człowiek, który jak gdzieś wchodził, to już wszyscy go słuchali, wszyscy chcieli się z nim bawić. Dusza towarzystwa po prostu. W Dzienniku Łódzkim tak go wspominano. W latach 50. i 60. Wojtka znała cała Łódź. Mówiono o nim polski playboy. Nie mógł narzekać na brak pieniędzy i zawsze widywano go w towarzystwie pięknych dziewczyn. To właśnie podczas tego imprezowania Frykowski poznał Polańskiego i Komedę. Tam przy stolikach, przy wódeczce, przy śledziku i ogóreczku powstawały również oczywiście scenariusze. I w tamtym czasie nawiązali też ze sobą współpracę, w sensie Frykowski i Polański. Powstała etiuda Ssaki, przy której Frykowski Polańskiemu pomagał. Pracował też na planie Noża w wodzie. W swojej autobiografii Polański opisywał przyjaciela. Pod powierzchownością brutala kryła się natura łagodna, złote serce, graniczące z sentymentalizmem i absolutna lojalność.
Żukowski na fazie tej przyjaźni, na bazie tego, jak bardzo podobało mu się to, co robił, rozpoczął również studia filmowe w Łodzi. Na kierunku reżyseria jednak nigdy ich nie ukończył. W tym czasie poznał też swoją pierwszą żonę, nazywaną polską Brigitte Bardot. Nie ona jedna, prawda? Już na moim kanale tych polskich Brigitte Bardot to było trochę. Czyli Ewę Kwaśniewską. Owocem tej miłości był jedyny syn Wojciecha Frykowskiego, Bartłomiej, ojciec Maji Frykowskiej, z kolei znanej z Big Brothera. To małżeństwo jednak zakończyło się bardzo szybko, gdy Bartek miał zaledwie 2 lata. I potem przyszedł czas na znajomość, która też rozsławiła Frykowskiego później i która teraz Wam tak naprawdę o nim przypomniała. Było to małżeństwo z Agnieszką Osiecką. Para bardzo szybko się w sobie zakochała i szybko podjęła też decyzję o małżeństwie. Pobrali się w malowniczym Zakopanem. Świadkami uroczystości byli Krzysztof Komeda i Bogusław Kobiela. W prezencie ślubnym od rodziny Frykowskich otrzymali pałacyk w Radonicach. Tam często odwiedzali ich popularni aktorzy, śmietanka towarzyska. W tym czasie pojawił się u Frykowskiego pomysł na swoje nowe wcielenie. Postanowił zostać scenarzystą, jednak Osiecka wspominała, że nie był w tym zbytnio zdeterminowany. Może i by został, gdyby tego dnia, kiedy miał rozmawiać w zespole filmowym na temat poprawek, nie padał deszcz i gdyby nadjechała taksówka. Ale nie nadjeżdżała, a deszcz padał, więc Wojtek zrezygnował, skomentowała. Małżeństwo nie trwało jednak długo. Osiecka później mówiła, że pomyliła miłość z flirtem, a młoda para rozstała się zaledwie kilka miesięcy po ślubie. Jak podał portal WP Gwiazdy, poetka tak wspominała ten związek. Bez chwili wahania rzuciłam się w mętne bajoro życiorysu Wojtka. Podejrzewałam, choć nie najlepiej to o mnie świadczy, że już byłam wtedy mocno dojrzałą dziewczyną, że to był również tylko flirt, a nie miłość. Ale nie to, żeby swojego byłego męża nie wspominała z szacunkiem i pasją. Mówiła o nim tak. Wojtek był postacią malowniczą, że w wielu ludziach, nie tylko we mnie, wzbudzał fascynacje literackie. Posiadał swoisty dar uwodzenia ludzi, nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Każdy miał wrażenie, że w chwili poznania Wojtka otwierał się przed nim baśniowy świat kolorowych przygód. Po tym kolejnym nieudanym małżeństwie Frykowski postanowił dołączyć do swoich przyjaciół i nadal wspierać ich w ich działaniach. Wyjechał więc do Paryża, gdzie czekali już na niego Polański i Kosiński. Ale wiecie, jak to na emigracji, tak łatwo nie było, majątek majątkiem, ale trzeba było za coś żyć. W związku z tym, jak wielu innych, ponieważ też nie był zdecydowany co do tego, czym się chce zajmować, dorabiał sobie tam w różnych zawodach. Czasem przenosił meble, czasem malował mieszkania. Rzekomo miał wstąpić razem z przebywającym tam Markiem Chłasko do Legii Cudzoziemskiej, ale skończyło się tylko na szumnych planach. Ale Polański, który mówił o Frykowskim, że był bardzo lojalny, również był w stosunku do niego bardzo lojalny i kiedy wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, szybko za sobą ściągnął przyjaciela. Zamieszkali w Kalifornii, gdzie już rozwijało się kilku zdolnych Polaków, m.in. Kosiński, Komeda czy właśnie Polański. I tutaj po raz kolejny wpływ innej osoby zdecydował o tym, że postanowił znowu zmienić trochę front. Oczywiście wszystko w ramach swoich artystycznych upodobań i pod wpływem Marka Chłaski postanowił spróbować kariery pisarza. W międzyczasie również na horyzoncie pojawiła się kolejna miłość. Zapoznał się z bogatą dziedziczką firmy produkującej kawę, Abigail Fogler, z którą wkrótce zamieszkał. Para się zaręczyła i miała plany co do zalegalizowania swojego związku. To właśnie m.in. ona zginęła tej feralnej nocy w domu Polańskiego, zamordowana przez bandę Mansona. Frykowski został zamordowany podczas masakry przeprowadzonej przez sektę Mansona w 1969 roku, w której zginęła ciężarna żona Romana Polańskiego, Sharon Tate oraz inne osoby przebywające na terenie willi. Mimo że dziś, z perspektywy czasu, dużo wiemy o tej sprawie. Ja sama zrobiłam odcinek na moim kanale, więc jeżeli macie ochotę, to poszukajcie. Jest odcinek zarówno o Sharon Tate, jest odcinek o Romanie Polańskim, jest odcinek o morderczyni Sharon Tate. Więc jeżeli tylko chcecie się bardziej zagłębić w tę sprawę, to oczywiście nie jest to pierwszy materiał, w którym wspominam o niej.
Natomiast teraz, tak jak wspomniałam, z perspektywy czasu wydaje nam się, że bardzo dużo osób wie sporo na ten temat, ale w Polsce w tamtym czasie wcale nie było tak głośno o tym, że zginęła żona Romana Polańskiego i że takie morderstwo miało miejsce. Jak wspominała pierwsza żona Wojciecha Frykowskiego, w Polsce skupiano się bardziej na innych rzeczach. Pamiętam, że po zwłoki mojego byłego męża poleciała jego matka. Wypuszczono ją z Polski i przywiozła spopielone ciało. Ja nie brałam udziału w ceremonii pogrzebowej Wojtka. Nie pamiętam, jaki był oddźwięk w prasie, radiu, telewizji po tragedii w willi Polańskiego. Docierało do nas, że na całym świecie ukazywały się artykuły na ten temat, bo ludzie przywozili zagraniczną prasę. W wolnej Europie i w wielu innych rozgłośniach radiowych na całym świecie o tym mówiono. Jednak w Polsce sprawa nie była tak nagłośniona. Jedynie w środowisku filmowym rzeczywiście zapanowało poruszenie na wieść o tym zabójstwie. Tak jak wam powiedziałam, Wojciech Frykowski miał jednego syna, Bartłomieja, który również zajął się filmem. W 1991 roku ukończył studia na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Pracował m.in. przy filmach Uprowadzenie Agaty, Pan Tadeusz, Ogniem i Mieczem. Zginął podobnie jak swój ojciec tragicznie. Niestety trzeba jednak przyznać, że życie Wojciecha Frykowskiego zakończyło się bardzo brutalnie i przedwcześnie. Być może dziś mielibyśmy kolejny powód do dumy kolejnego polskiego pochodzenia twórcę, który podbiłby Stany Zjednoczone. I tak jak już wam wspominałam, wnuczką Wojciecha Frykowskiego jest Maja Frykowska, również aktorka. Mój dziadek był przyjacielem Romana Polańskiego, otwartym, zdolnym filmowcem, przed którym w Hollywood otwierały się drzwi do wielkiej kariery. Jego życie skończyło się stanowczo za wcześnie, podkreślała w rozmowie z serwisem Plejada.pl wnuczka Maja Frykowska. No i tak jak już wam wspomniałam na samym początku, pan Wojciech jest jedną z postaci przedstawionych w serialu Agnieszki Osieckiej. W jego rolę wciela się Mikołaj Roznerski i jest to jedna z bardziej komentowanych postaci w tym serialu z tego powodu, że wokół niej zbudowały się pewne kontrowersje, ponieważ wnuczka artysty skomentowała to, jak jej dziadek został w tym serialu przedstawiony, ponieważ jej zdaniem został przedstawiony jako człowiek bez manier, a było zupełnie inaczej. Należał niewątpliwie do ludzi mających bogatą osobowość, a koło takich nie da się przejść obojętnie. To barwne ptaki, które żyją jak chcą. Sądzę, że nie jeden mężczyzna chciał być taki jak on. Potwierdzają to wypowiedzi znanych artystów, ludzi, którzy naprawdę go znali, pisze Frykowska na Instagramie. I zaznacza, że chodzi jej głównie o to, że Wojciech Frykowski nie był mściwym bawidankiem. Jednak nie mogę zostać obojętna w stosunku do sceny, w której pokazano mojego dziadka w sposób absurdalny, jako mężczyznę bez klasy. Różne słuchy o nim chodziły, ale końcówka sceny w odcinku 5, która odbywa się na oczach Agnieszki Osieckiej, jest skandaliczna. W stosunku do kobiet był szarmancki. Kiedy Agnieszka go zostawiła z opowieści wuja, wiem, że bardzo chciał ją odzyskać. Więc pokazywanie, że obraca jakąś panienkę na oczach Agnieszki, z całym szacunkiem, ale jest kompromitujące dla samych twórców serialu. Maja bowiem bardzo kultywuje pamięć o swoich przodkach. Niedawno wydała książkę Pokonaj siebie, w której jednym z wątków są rodzinne historie. Odsłaniam prawdę o mojej rodzinie Frykowskich i cieszę się z tego faktu, że jestem właśnie z tych Frykowskich. Sam Mikołaj Roznerski jeszcze przed tym, jak serial się ukazał, tak komentował swoją rolę. To fajna impresja na temat tamtych czasów. Mówię impresja z tego względu, że nie pokazujemy tych postaci jeden do jednego. Ja nawet nie jestem podobny do Wojtka Frykowskiego. Ten projekt będzie o tyle oryginalny, że pokazujemy relacje ludzi z tamtych czasów. Pokazujemy relacje innych bohaterów w stosunku do głównej bohaterki. Na tym się buduje scenariusz. I przyznał, że zarówno on, jak i wnuczka artysty byli w kontakcie, zanim ten serial się ukazał, jednak już po nakręceniu głównych scen. Wnuczka Wojtka Frykowskiego, Maja Frykowska, odezwała się do mnie na Instagramie, mówiąc, że super, że gram jej dziadka, bo mam w sobie coś z niego. Szkoda, że tak późno się odezwała. Ja już nie pomyślałem, żeby się skontaktować i czerpałem wiedzę ze zdjęć, pamiętników i tak dalej, a ona mi przesłała fajne materiały. W zasadzie jesteśmy już u kresu zdjęć, ale jeszcze wykorzystam to, bo złapałem z nią fajny kontakt i zapewniłem ją, że zrobię wszystko, żeby pokazać jej dziadka w bardzo dobrym świetle. Ja zawsze staram się bronić swoich bohaterów.
bohaterów. Bardzo często czytam, że ludzie trochę oburzają się na filmy biograficzne, że nie przekazują wszystkiego właśnie jeden do jednego, no ale w końcu są to filmy biograficzne, a nie dokumenty, więc zawsze jest to jakaś inspiracja postacią. No i oczywiście spojrzenie reżysera na daną historię. Jedno jest pewne, Wojciech Frykowski miał wielki talent, bo gdyby tak nie było, nie obracałby się wśród zdolnych ludzi. Cały czas jednak szukał swojej drogi i być może by ją odnalazł. Na pewno ta artystyczna droga, którą wybrał, była właściwą, ponieważ zarówno jego brat, jak i syn później podążali tą drogą, a również i wnuczka skończyła studia aktorskie. Jestem ciekawa, czy dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Dajcie też znać, czy i wy widzieliście tę postać w serialu i jak oceniacie Mikołaja Roznerskiego w tej roli. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną do samego końca. Dla tych najbardziej wytrwałych wielkie serducho. Oczywiście zapraszam was już tradycyjnie na Spotify, żeby tam odnaleźć Historię Gwiazd, czyli mój podcast, ale również do grupy przyjaciół kanału Pauli Rodak na Facebooku, a także jeżeli ktoś chciałby trochę więcej prywaty ode mnie, no to zapraszam na Instagram, a po bardziej współczesne gwiazdy na TikToka. Boże, no jest tego, trochę tego robię. Ale oczywiście co kto lubi, także macie tutaj pełny wachlarz do wyboru. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli chcecie zostać ze mną na YouTubie, no to świetnie się składa, bo niebawem już kolejny odcinek, który właśnie pędzę dla was szykować. Miłego wieczoru, dnia, trzymajcie się ciepło, no i oczywiście do zobaczenia. Bye, bye!